Mężczyzna uzbrojony w nóż ranił w Częstochowie dwie osoby. Do ataku doszło w zakładach mięsnych. Policjanci byli zmuszeni użyć broni. Do szpitala trafili dwaj ranni mężczyźni i agresor. Rano policja otrzymała zgłoszenie o pracowniku firmy zlokalizowanej przy ulicy Wyszyńskiego w Częstochowie. Według niego jeden z mężczyzn zaatakował nożem dwóch innych współpracowników. Gdy na miejscu zjawili się interweniujący policjanci, napastnik ruszył także w ich stronę. Mężczyzna nie reagował na polecenia funkcjonariuszy o odrzuceniu noża. Mundurowi byli zmuszeni sięgnąć po broń w celu zatrzymania ataku nożownika. Jeden z policjantów użył broni służbowej, raniąc go w udo.